Cześć Tobie, Irek, i cześć Wam wszystkim. Będziemy tutaj razem robić nowy projekt nasz wspólny. Będziemy prowadzić tak zwane dialogi na cztery nogi, czyli Irek i Ala o psach. Tak wymyśliliśmy, że tak się będzie nazywać i tak to będzie. Będziemy poruszać ważne tematy, takie popularne, o popularnych problemach i o tym, jak sobie z nimi radzić. Ale też staramy się rzucić nowe światło na te problemy, które wszyscy dobrze znają. No i tutaj będziemy oczywiście wykorzystywać niezrównane doświadczenie Ireneusza Czerniejewskiego, który już od 20 lat pracuje z psami. Irek się śmieje. Nie, no ale to sama prawda. Przechodził różne wcielenia, szkolenia psów, także jakby tutaj nie będziemy gołosłowni, jeśli będziemy potępiać metody awersyjne, żeby się nikt, że tak powiem, tutaj nie miał wątpliwości, że mówimy o czymś, czego nie używaliśmy. Ja, czyli Alicja Milewska, ale od Jazza, również stosowałam różne rzeczy i różne metody i różne techniki. Jakby tutaj gromadzimy to nasze wspólne doświadczenie. I będziemy mówić na różne tematy. Dzisiaj poruszamy taki gorący temat o smyczy, tak? Czyli wszelkie problemy smyczowe, co się może dziać, jak możemy na to zareagować. No właśnie. I tak jakby możemy sobie zacząć od podstaw, czyli Irek, z jakimi ty się spotykasz problemami, nie wiem, na początku, tak, u szczeniaczków załóżmy. Co się dzieje, jak przychodzi do ciebie taki szczeniaczek na szkolenie i on ma jakiś problem ze smyczą. Na początek witam wszystkich serdecznie. To tak, jeżeli chodzi o problemy, które się pojawiają u mnie, u moich klientów, no to podstawowy, bardzo dużo ludzi dzwoni już z tym problemem. Także mój pies ciągnie na smyczy. To jest czasami jedyny problem, który ludzie chcą rozwiązać. Dzwonią i mówią, że no mój pies ciągnie na smyczy, chciałbym coś z tym zrobić. I ja jak ich pytam, czy to jest właśnie jedyny problem, to oni tak, w sumie to jest ich jedyny problem. I często oczywiście później okazuje się, że to nie jest jedyny problem, ponieważ pies ciągnie na smyczy, bo nie jest puszczany ze smyczy. Jak się go puści ze smyczy, to się okazuje, że tych problemów jest dużo więcej. No i tak to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o dorosłe psy, często to jest problem ciągnięcie na smyczy. Natomiast w drugą stronę ten problem często występuje u szczeniąt, czyli pies nie chce iść na smyczy. Aha. Zatrzymuje się tak zwany osiołek. No właśnie. Tak. I tutaj ja na przykład się często spotykam z czymś takim, że pies chce postawić na swoim za wszelką cenę i że on nas próbuje zdominować. Tak, oczywiście tak, to jest popularne. No o dominacji też już żeśmy i pisali i nagrywali różne filmy. Między innymi ja z Zuzanną Rybarczyk nagrałyśmy też cały odcinek o dominacji, do którego też link wrzucimy, więc tutaj nie będziemy się od tym rozwijać. No ale właśnie, Irek, jakie są według ciebie przyczyny robienia osiołków i w ogóle co z tym można zrobić? Przyczyn może być kilka. Podstawą jest tak naprawdę to, że psy nie potrafią chodzić na smyczy. Szczenięta, tak? Mówimy tutaj o szczeniętach. Mm-hmm. I takie szczenie, które jest wyciągnięte na dwór po 8 tygodniach, tam 10 tygodniach życia sobie z mamusią, z resztą szczeniaków, lub jakieś adoptowane psy, które są z interwencji, na przykład, bo wcześniej nie miały doświadczeń z ludźmi, ze smyczą, w ogóle żadnych doświadczeń, czasami z obrożą, ludzie potrafią założyć na dzień dobry. No to zakładamy obroże, tak? Albo szelki. Zapinamy się na smycz, wychodzimy na spacer, no i idziemy. Tak? No ja chcę iść tam, musimy zrobić rundkę dookoła bloku przecież, tak, pies musi się załatwić, no ja chcę iść, pies stoi. Tak nie chce iść, no to ja go ciągnę, pies się zapiera. I tak to, takie zamknięte koło. Najczęściej można powiedzieć, że pies nie chce iść, szczenie, ze stresu. Ze stresu po prostu, nie wie co się dzieje, nie wie dlaczego ktoś go ciągnie, coś go tam ubiera, coś go poddusza. Na tej smyczy, nie zna otoczenia dokładnie tego, które ma dookoła siebie. Tak, no, wcześniej go nie widział lub zna je bardzo, bardzo pobieżnie, więc najczęściej myślę, że to tutaj powodem jest stres. No, później równolegle może być też to, że szczenie szybko się nauczy, że jak się zatrzyma, to nie będziemy nigdzie dalej iść, ale natomiast no, tak czy inaczej, albo że pójdziemy tam, gdzie ono chce. Natomiast zazwyczaj jednak myślę, że tutaj stres ma największe znaczenie. Że szczenie po prostu się boi się lub nie wie, co się dzieje, tak jest zdezorientowane, że tak powiem. Tak,
No właśnie, nie? I tutaj jakby też taki był, od razu możemy sobie, myślę, przejść do czegoś takiego jak podążanie za psem. Mamy tutaj taki podpunkt zapisany, żeby nie zapomnieć, o czym mamy gadać. Mamy tutaj te najważniejsze rzeczy spisane. I właśnie to podążanie za psem, no to jakby najczęściej ja się spotykam z czymś takim, że opiekunowie psów mają jakieś takie przekonanie, czasami niekoniecznie swoje nawet, bo już ktoś im tam natłukł, że tak powiem, do głowy tego typu przekonań, że ty musisz decydować, gdzie idziecie, no bo wtedy jakby ty rządzisz psem i on jest tobie podległy, posłuszny i generalnie tak to powinno wyglądać. I ja przynajmniej widzę, że często to generuje o wiele więcej problemów smyczowych i to nie tylko u szczeniąt, niż jakiekolwiek inne problemy. Oczywiście stres, tak, oczywiście tutaj się w pełni z tobą zgadzam, no bo jakby też już samo to, że na przykład ciągle gdzieś my decydujemy i ten pies nie ma żadnej możliwości w podejmowaniu swoich własnych autonomicznych decyzji, też rodzi głęboką frustrację, no co oczywiście również jest stresem, tak? Też słyszałeś o tego typu sytuacjach, że ktoś mówi, no przecież ja go muszę tam, nie wiem, prowadzić i no i, no i Tak, czemu no w oczywiście, sumie, no nie jakby to, powinien taki człowiek tak robić, nie? To takie słynne, bo pies musi, tak, bo pies musi za mną iść, bo ja chcę iść tam, czy chcę iść gdzie indziej. No to jest też główny problem właśnie spacerów, tak, smyczowych, czy ogólnie spacerów, no ale zazwyczaj smyczowych, bo jeżeli już puszczamy psa ze smyczy, to zazwyczaj jest to jakieś miejsce, gdzie ten pies może pobiegać, jakiś park, to tam ten problem jest trochę mniejszy. Natomiast zazwyczaj, jeżeli wychodzimy na spacer, szczególnie taki poranny spacer, osiedlowy spacer, no to chcemy z dobrej woli bardzo często zrobić jak największą długość tego spaceru, jakby odległość, tak, pokonać, żeby pies się zmęczył w międzyczasie, tak, że przejdziemy, nie, 2 kilometry, 1,5 kilometra dookoła osiedla, albo mamy już zaplanowane to, gdzie pójdziemy, którędy będziemy chodzić, bo ludzie bardzo często chodzą w to samo miejsce i w ten sam sposób, tak, a tu pójdziemy sobie tędy, tu mamy jakąś tam ścieżkę i tak to wygląda, natomiast no, powinno to wyglądać zupełnie inaczej, no właśnie mówiąc o tym podążaniu, no to jest tak naprawdę podstawa spaceru smyczowego, tak, żeby uniknąć większości problemów, już od małego należałoby podążać za psem, tak, czyli zachowywać się tak, jakby pies nie miał tej smyczy, po to, żeby podstawa, czyli zrealizacja potrzeb własnych, tak, no, to nie jest naszą psa potrzebą, żeby przejść dookoła bloku, jego to nie obchodzi, czy zrobi 10 kilometrów, czy 0,5 kilometra, czy 4, tylko no, ma jakieś potrzeby, które chce zaspokoić, oczywiście podstawowe potrzeby, czyli fizjologiczne. Ale oprócz tego, no też pies chciałby coś powęszyć, tak, znaleźć jakieś zapachy, poznawać ten świat, no bo jeżeli cały czas tutaj mówimy o szczeniętach na razie, no to poznawanie tego świata w taki sposób, który jest dla psa komfortowy i bezpieczny, tak, czyli ja nie ciągnę mojego psa nie wiadomo gdzie, tam samochody, tu pies, ludzie, pani z torbą, dużo rzeczy się przecież dzieje, tak, których my nie zauważamy, no bo dla nas one są normalne, codzienne rzeczy, które się po prostu zdarzają, nie zwracamy nawet na nie uwagi, natomiast zwraca na nie uwagę pies, tak? Więc dobrze byłoby mu po pierwsze pozwolić w odpowiedni sposób podejść do tych wszystkich zdarzeń, a po drugie, no, zaspokoić te potrzeby, tą podstawę tak naprawdę spaceru. Czyli według mnie spacer powinien tak wyglądać, że jak wychodzę z psem, jeśli tylko jest bezpieczna przestrzeń, czyli mogę to zrobić, to idę tam, gdzie mój pies chce. No Idę za nim po właśnie. prostu. Jeżeli on To chce iść sobie tak. pod drzewko i tam sobie stać i sobie kopać dziurkę w trawie, albo sobie coś poskrobać, albo stać i węszyć przez 2 minuty, to stoję i przez 2 minuty mój pies węszy. A jeśli chcę gdzieś iść, no to idę za nim tam, gdzie chcę i zobaczyć oczywiście, co chcę zrobić. No bo jeśli chcę wejść na ulicę, no to wiadomo, wtedy no, przejmuję kontrolę nad tym, co się dzieje po prostu. Nie pozwolisz mu wejść na ulicę. Ja mam wrażenie, że czasami ludzie się tego obawiają, tak, że jak na przykład pozwolą temu swojemu psu chodzić, gdzie on chce, no to jakby, że on już po prostu, rozumiesz, zawładnie tymi spacerami i nie będzie już w ogóle chciał, nie wiem, chodzić tam, gdzie oni chcą. Natomiast zarówno ja i zapewne ty również masz takie chyba obserwacje, że wręcz odwrotnie jest, nie? Czyli jakby jak pozwalamy temu psu dosyć dużo dokonywać tych wyborów i sobie gdzieś tam chodzić, gdzie on rzeczywiście by chciał iść, to pies bardziej skłonny jest zrezygnować w pewnym momencie z tego, że on gdzieś tam chce, na rzecz tego, że pójdzie z nami, nie? Więc jakby tutaj trochę sobie budujemy taki kredyt możliwości, Kompromis. taki Kompromis. kompromis, dokładnie, tak, że okej, no większość chodzisz ty tam, gdzie chcesz, ale ja czasami też chcę iść gdzie indziej, więc naprawdę nie myślcie ludzie, że my wam każemy iść, nie wiem, pod auto albo pod śmietnik, żeby pies się nażarł jakichś tam super frykasów, bo na pewno nie o to chodzi.
Ale wiesz, co jest jeszcze bardzo ważna rzecz, o której powiedziałeś, Irek? O tym, że mamy w głowie plan. I to jest notoryczne, z czym ja się spotykam i nawet sama oczywiście też gdzieś tam kiedyś się na to łapałam, że ja mam w głowie plan, ja mam oczekiwanie, że my zrobimy od punktu A do punktu B trasę, że ja pójdę mojego psa wybiegać, tak, że pójdziemy tędy, tędy, tędy i że będzie wtedy super. No co się okazuje, że tak naprawdę jak to się nie udaje zrealizować, to ja doznaję tak dużej frustracji, no i w większości ludzie też tak mają, że właśnie zaczynają się wkurzać na tego psa, tak, że on właśnie, nie wiem, ciągnie, czy on staje, że on tyle węszy, kurde, ciągle chce wąchać ten mój pies, nie wiem, czy ty to słyszysz, takie rzeczy, tak, ale... Tak, ja to mówię, ciągle węszy i węszy, tak. I po prostu nic nie robi, tylko węszy, jak albo... Jak porąbany normalnie. No. Tak, to jest prawda. I chciałbym jeszcze nawiązać do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, o tym, dlaczego ludzie mają taką awersję do tego, żeby chodzić za psem. Bo to jest problem w tym, że to pies decyduje. Nie? Czyli przekazujemy mu jakby możliwość decydowania o tym, co będziemy robić. My, a przecież to ja wyszedłem z psem na spacer. Tak? To ja zaplanowałem sobie jakąś tam drogę, a tu pies będzie decydował. Natomiast, i to jest ten problem, o którym też już pisałem przy kontroli, właśnie na poście na Facebooku. Jeżeli chodzi o kontrolę, a kompetencje, że jeżeli będziemy pozwalać psu decydować, no to on też będzie się uczył podejmowania różnych decyzji, tak tego, co można robić, czego nie można robić, bo czasem pozwolę mu zdecydować i on będzie robił to, na co ma ochota, a czasami no, okaże się, że jednak ja muszę przejąć tą kontrolę nad tym spacerem i ja zdecydować o tym, co robić. Ale chyba uciekłem od wątku, który ty... Teraz. Nie, 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 to się bardzo ładnie łączy, no bo wiesz, to jest też problem ludzi z tą frustracją, tak, no bo dobra, ja mam plan w swojej głowie, że no załóżmy gdzieś pójdę z psem, nie, pies jakby w to nie wchodzi, on ciągle chce węszyć, albo się zapiera, albo coś tam robi, nie wiem, ciągnie na smyczy i w ogóle no, ma mnie w dupie generalnie, no i rzeczywiście tu ja myślę, że ta frustracja jest największa raz, że z tego powodu, że ja mam plan, ale rzeczywiście leży w tym, że ludzie mają takie przekonanie, czasami właśnie jest ono nadane z góry, tak, gdzieś tam przez kogoś, gdzieś usłyszeli, że to oni właśnie powinni decydować i mieć tą kontrolę, bo jak nie masz kontroli nad tym psem, no to generalnie już jesteś na straconej pozycji i nie masz co w ogóle liczyć na to, że pies cię kiedykolwiek posłucha. Więc ja myślę, że to tak, się to bardzo paradoksalnie łączy. Bo tak naprawdę smycz jest narzędziem kontroli, tak? No, takim totalnym wręcz narzędziem tak, kontroli, takim, o czym no zaraz właśnie. Będziemy tutaj mówić. Bo z tego tak naprawdę wynika większość problemów z ciągnięciem, tak przez to, że pies nie może podejmować decyzji i ta frustracja w nim narasta, czy nam narażamy go na różne problemowe sytuacje. I tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o szczenięta, no to trzeba byłoby nawiązać z tym wychodzeniem do zakładania może tych szelek i obroży, bo to jest też problem, że psy, które są małe, dostają na dzień dobry jakieś tam szelki, najczęściej kupowane szelki przez ludzi, z tego co ja założyłem u siebie na zajęciach, to są takie, do których założenia potrzeba psa podnieść. Tak, podnieść go, włożyć tak. mu łapy w te szelki. To od opiąć spodu, takie całego, w trójkąt, nie? Tak, no od właśnie. Spodu. I one też są problemowe z tego względu, że w momencie, kiedy ciągniesz psa, to wbija mu się, to są takie cienkie paseczki, bo to dla szczeniąt zazwyczaj, wbija mu się to pod pachwiny. No i zaczyna pies odczuwać ból tak naprawdę, no nie oszukujmy się, nazwijmy to po imieniu, no to jest jakiś tam rodzaj bólu. Może nie jest to jakiś bardzo dotkliwy ból, ale mimo wszystko przynajmniej jakiś dyskomfort, zazwyczaj duży. A dla szczeniaka, tak, który wcześniej nie miał takich doświadczeń, no to jest już zupełna nowość, tak? On nie wie, co ma z tym zrobić, próbuje się z tego wydostać w jakiś sposób, no nie chce tego odczuwać. Więc od tego trzeba byłoby zacząć, od uczenia, no ja bym takich szelek nie kupował w ogóle, bo one nie są moim zdaniem dobre. Ale jeśli już musimy, albo nie ma żadnych innych na naszego psa, to przecież nie może być, także nie ma. No, można kupić takie, jakie się chce. Ale nie, no ma, jeśli Irek, już... no nie przesadzajmy. W dobie internetów ludzie kupują gadżety, tak, są różne rodzaje szelek, więc na pewno możemy dobrać dobre i myślę, że w sumie na tym by się trzeba było skupić, jak w ogóle bierzemy szczeniaka, nie? Czyli gdzieś tam się skonsultować, załóżmy, nie wiem, z kimś ze specjalistów, nie mówię, że od razu ze mną czy z tobą, ale polecamy, żeby odpowiednie szelki dobrać, bo jak zrazimy psa do szelek na dzień dobry, to potem jest naprawdę bardzo trudno odbudować to, żeby pies w ogóle chciał cokolwiek na siebie zakładać. Przynajmniej ja mam takie doświadczenie. Nawet się trzeba pałować z tym, żeby pies się w coś ubrał. Ja dlatego też o tym mówiłem, bo niektórzy ludzie mówią, że ich psy nie chcą wychodzić na spacer lub na widok smyczy, uciekają.
Tak. A tak naprawdę one nie uciekają na widok smyczy, tylko uciekają na widok szelek lub obroży, jeśli z To. obrożą był jakiś problem. Tak, one po prostu jak widzą, że się zbieramy do tego wyjścia, to nie jest kwestia, że pies nie chce iść na spacer, tylko on nie chce tego całego rytuału, tak, że zaraz Doświadczyć będziemy tego, go, tak, tak. doświadczyć tego zakładania, tego podnoszenia, czy tam łapania, no bo jeżeli pies jest też pobudzony często przy wychodzeniu na spacer, jakby na samym początku, no to też zanim mu, no nie jest tak łatwo założyć pobudzonemu psu obrożę. Znaczy, no jest łatwo, jeżeli się go wcześniej tego przyzwyczai, ale no zazwyczaj ludzie mają z tym problem, tak, przez co się muszą z nim szamotać, zatrzymywać go, ściskać, tak, przytrzymywać, to oczywiście nie mówimy tutaj o jakiejś formie znęcania się, czy robienia psu krzywdy, natomiast no, z punktu widzenia psa nie są to przyjemne doświadczenia. Nie, bo skoro pies skacze Tak. i chce okazywać emocje, no to nie chce być złapany i przytrzymywany, żeby nie mógł skakać. To jest jakby logiczne. I tutaj Tak, jakby też no, początek no. spaceru, on się bardzo mocno ma do tego, co później się dzieje na spacerze. Tak, O, że właśnie. zaczynamy ten spacer od pobudzenia, od jakiegoś rozdrażnienia, od tego dużej ilości stresu, frustracji. No i później tak to wygląda. Tak wychodzimy z psem, który już jest tymi emocjami napakowany. I to wszystko ma później odzwierciedlenie w tym, jak ten pies na tej smyczy chodzi, czy że albo że nie chce iść, albo że za bardzo ciągnie, bo już się pobudził, czyli to wyjście z domu już, to już czy z psem dorosłym, czy ze szczenięciem, to tak naprawdę nie ma znaczenia, powinno być Dokładnie. jak najbardziej spokojne się da, tak to należałoby tego psa oczywiście nauczyć, żeby to pobudzenie zmniejszyć, jeżeli Tak. chodzi o początek. No właśnie, zdecydowanie. Ja mam dokładnie takie same obserwacje. Tak naprawdę wyjście z domu to jest klucz do normalnego, spokojnego spaceru. Więc tak jak mówisz, jak to już wygląda strasznie i niemalże musimy stoczyć walkę z naszym psem, żeby w ogóle normalnie wyjść z domu, no to jest duża szansa, że na tym spacerze nie będą się działy dobre rzeczy. No i tutaj jakby trudno jest oczekiwać, że na przykład jak już pies ciągnie, załóżmy, no bo jak robi osiołka, no to powiedzmy, ok, więcej podążania za psem możemy sobie zrobić, trochę ponegocjować, także dobra, chodź w moją stronę ze dwa kroki, to pójdziemy gdzie chcesz ty, no to już pomoże gdzieś tam częściowo rozwiązać problem osiołkowania, oprócz oczywiście innych rzeczy. Natomiast jak już pies ciągnie i szarpie, to ja słyszę, że często na przykład ludzie, co robili? No już robili wszystko, oni już wszystko robili, nie wiedzą co zrobić. No i to wszystko, no to się okazuje, że albo psa szarpali na tej smyczy, albo, nie wiem, zatrzymywali się i jak pies się zatrzymał, to oni szli dalej, albo jak, nie wiem, tam ktoś już czasem w desperacji jakąś kolczatkę założył, czy inny kantar, czy inne coś, co powinno jakby spowolnić tego psa czysto fizycznie, albo go tam zniechęcić wręcz, czy ukarać, albo dawali mu kiełbaskę przy nodze, gdzie jakby... Czyli pracujemy głównie nad tym zachowaniem, czyli już nad tym tak naprawdę, co jest, tak jak słyszycie, jakby to, że pies ciągnie, to wynika z całego tego szeregu rzeczy, które miały miejsce wcześniej, gdzie już rozmawiamy o tym ponad 15 minut, więc zobaczcie, jakie duże jest zaplecze problemu ciągnięcia na smyczy. Więc jakby to, że pies ciągnie, to jest w ogóle już jakby takim efektem tego Tak, wszystkiego, co tak. zrobiliśmy, nie? Albo czego nie zrobiliśmy raczej, może w tą stronę. A Więc to dopiero tutaj... początek. Dokładnie, więc karanie psa, czy w jakikolwiek, nie wiem, pracowanie nad samym tym, że pies ciągnie, będzie z góry skazane na porażkę i na naszą frustrację. Nie? To ja to tak widzę, że ludzie się często skupiają na tym, no właśnie, co zrobić, bo on ciągnie. I tutaj nie da się zastosować, nie wiem, dobra, no to zrób to i to, zatrzymaj się, a potem go pociągnij i daj mu klik i smaczka, nie? Bo to nie jest rozwiązanie problemu. Tak, bo pies, który nie ma problemów emocjonalnych, czy jakiegoś już uwarunkowanego zachowania, no bo z różnych powodów psy oczywiście mogą ciągnąć, to do tego będziemy jeszcze wracać, no to taki pies, który nie ma problemu, to on nie ciągnie na smyczy praktycznie, więc tego problemu nie ma. Jeszcze wracając do osiołkowania, najlepszym sposobem na to, żeby pies nie osiołkował na smyczy, Aha. jest nauczenie psa chodzenia na smyczy już w domu, tak zanim jeszcze zaczniemy wychodzić, jakby cały czas operując tutaj w kontekście szczenięcia. Bo i tak mamy ten okres, kiedy pies nie może wychodzić na dwór, zazwyczaj tą kwarantannę, no mamy mnóstwo czasu na to, żeby nauczyć psa zakładania szelek, zakładania obroży, nawet sobie wypracować cały ten rytuał, tak, że coś się dzieje, że to jest fajne, przyjemne, że sobie przyjdziesz, usiądziesz pod drzwiami, ja ci założę tą obrożę, założę ci tą Tak. smycz. I będę chodził za tobą po domu, potem spróbuję cię przekonać, żebyś ty poszedł za mną, na przykład jakimś smakołykiem, no nie trzymanym przy pyszczku, no bo trzymanie smakołyka przy pyszczku sprawia, że pies myśli tylko o smakołyku, więc jakby ten proces nauczania też jest bardzo, Tak, bardzo, nie bardzo myśli, co duży. robi, prawda? No Tak, właśnie. pies po prostu niczego nie zapamiętuje i później za każdym razem zaczynamy no jakby z tego samego
pułapu, ale już po domu można było sobie psa tego nauczyć, tego chodzenia na smyczy, takiego na luźnej smyczy, chodzenia za psem, czy nawet czasami delikatnego go pociągnięcia, pokazania mu, że no jakby może się coś takiego zdarzyć, tak? A nie, że ja już muszę wyjść, muszę gdzieś iść, denerwuję się tym, że mój pies nie idzie, próbuję go ciągnąć, no bo to jest pierwszy spacer tak naprawdę, może zadecydować o tym, co będzie się później działo na kolejnych 30, 40 spacerach, a może i nawet 100. Dokładnie. Pierwsze doświadczenie, które będzie bardzo negatywne dla psa, mocno negatywne, będzie pokutować po prostu przez kolejne spacery. Dokładnie. No wiesz co, ja na przykład pewnie, ja właśnie wspomniałeś o tej kwarantannie poszczepiennej, nieszczęsnej. No ja powiem szczerze, że ja za tym nie przepadam i nie polecam i odradzam. Natomiast wiem, że tak ludzie robią, bo się jednak boją. Natomiast jakby na podstawie moich doświadczeń z moim Cliffem, jak on był małym szczeniakiem, on był zdecydowanie za małym szczeniakiem w ogóle, żeby go brać, ale był z takich warunków, a nie innych, więc już go wzięłam. No to jakby starałam się w większości chodzić w ogóle z nim luzem. Miałam też takie w miarę bezpieczne osiedle, więc nawet jak wyszłam luzem, no to jakby on nie wpadał od razu pod auto. I na przykład robiłam tak, że jak on sobie szedł, to ja dopinałam do niego smycz na chwilkę. Szłam z nim w miarę równo, żeby nie pociągnął, chwaliłam go tam oczywiście, nagradzałam troszeczkę i nie wiem, za 10 kroków odpinałam, nie? Żeby on miał maksymalnie dobre doświadczenie właśnie od samego początku. No bo on jakby nie miał tej kwarantanny, więc no, nie czułam potrzeby, żeby to robić w domu, natomiast jakby wymyśliłam coś takiego i to się bardzo dobrze sprawdziło. Oczywiście w momencie, kiedy pies mi napinał tą smycz, to... No to rzeczywiście ja to na przykład wtedy przeczekiwałam, tak? I na przykład prosiłam go, żeby poszedł ze mną kawałeczek jednak tam, gdzie ja chcę. No i potem okej, szliśmy sobie dalej tam, gdzie on chciał, może trochę szybszym tempem, może coś. Natomiast pamiętam taką sytuację, jak on był właśnie taki malutki, miał już 6 tygodni, to byliśmy na oświetlonej słońcem ścieżce. I on bardzo, bardzo ciągnął gdzieś tam pod krzaki, tak? Po prostu tak, tak straszliwie ciągnął. A ja oczywiście no, wtedy stwierdziłam, że no, no nie dam się tak pociągnąć, nie? Nie będę tak go uczyła, że się dam pociągnąć. No i próbowałam go właśnie przeczekać, żeby chociaż ten kroczek zrobił w moją stronę. I on wtedy usiadł i zaczął wyć. Słuchaj, taki mały, 6-tygodniowy klifuś zaczął wyć, dlatego że on nie chciał być w słońcu. Co oczywiście też jakby jego nienawiść do słońca mogli zaobserwować uczestnicy warsztatów naszych, które odbyły się w maju, co mówi pies. On rzeczywiście do teraz ma coś takiego, że jest to dla niego problem być na słońcu. No i oczywiście ja go przeforsowałam, żeby on za mną ruszył te dwa kroczki. Potem poszłam do tego cienia. Ale myślę, że teraz już z punktu widzenia, jakby z perspektywy czasu, to chyba nie był najlepszy pomysł, bo po pierwsze wprowadziłam mojego psa w taką sytuację, w której on przestał się w ogóle kontrolować, tak? Bo w momencie, kiedy pies już szczeka, czy wyje, czy piszczy, wchodzi nam w bardzo wysokie poziomy frustracji. Ja bym już tego na przykład nie powtórzyła, rozwiązałabym to jakoś inaczej. Myślę, że no na tamten moment to tak zrobiłam, no bo myślałam, że będzie najlepiej, ale... Nie wiem, nie? Zastanawiam się. No, a powiedzmy, jak moglibyśmy sobie reagować w podobny sposób w takiej sytuacji, jak ty to widzisz, nie? Żeby tak jednak tego psa nie przeczekiwać na siłę. No tutaj to, o czym powiedziałaś, to jest typowa sytuacja, w której wchodzimy z psem w ten tryb konfrontacji, tak? Czyli on coś tak. chce innego, a ja chcę coś innego. To jest, bo bardzo często się to zdarza, nie tylko przy chodzeniu na smyczy ogólnie. Dokładnie. Ludzie się bardzo często konfrontują z psami. Myślę, że dużo lepszym podejściem byłoby na przykład nie, zrobienie z tego jakiejś gry, nie? Że tu będziemy chodzić teraz za tobą, potem ty pójdziesz za mną, bardziej jakby jakąś formą zabawy. Natomiast jeżeli chodzi o to przeczekiwanie, no to może teraz byśmy przeszli do uczenia rezygnacji psa, też z danego zachowania, tak? Z tego, że gdzieś chce pójść, no bo to też nie jest zawsze tak, że pies ciągnie, bo jest pobudzony, albo, albo oczywiście. Coś źle robiliśmy. Oczywiście pies może mieć jakąś motywację do tego, żeby gdzieś pójść, tak? No bo tutaj teraz o tym mówię. Że pies chce gdzieś iść, tak jak twój chciał iść do cienia, no może inny pies chcieć iść do drzewa podejść, żeby na nie nasikać, inny może chcieć pójść, bo wyczuł coś do jedzenia, to jest też duży problem, tak. jeżeli chodzi o chodzenie. Zdecydowanie. Duży problem, który sprawia właśnie, że psy się zatrzymują i próbują gdzieś dojść, no i ludzie muszą z nimi walczyć, albo że gdzieś ciągną, bo wiedzą, że tam jest jedzenie, więc ta nauka rezygnacji, no to jest jedna z ważniejszych rzeczy chyba na smyczy. Nie tylko z jedzenia, tak ogólnie.
z jakiegoś tam kierunku, czy pójścia gdzieś. Oczywiście no do tego musimy mieć psa w odpowiednim stanie psychicznym, no bo jeżeli mamy psa, który jest pobudzony maksymalnie tym, że gdzieś chce dojść, pobiec gdzieś, nie wiem, zobaczył jakiegoś psa innego, czy jedzenie, no to szanse nasze są znikome, no w ogóle na jakąkolwiek formę komunikacji. Także ja bym tutaj zaczął już też ze szczeniakiem, tak, ćwiczyć sobie rezygnację, jeżeli chodzi o jedzenie lub jakieś tam papierki, śmieci, tego typu rzeczy. Bo na tym łatwo jest ćwiczyć, no to wystarczy sobie wziąć z domu do jedzenia, żebym nie musiał się stresować tym, że jak coś mi się nie uda, no to mój pies zje coś trującego. Wziąłbym z domu po prostu kawałek jakiejś bułki czy czegoś, żeby mieć narzędzie do tego, żeby ćwiczyć. Tak, na czym ćwiczyć. Jak się nawet nie uda, no to pies najwyżej złapie bułkę, no i tyle. Także gdzieś kładąc to na spacerze, uczyłbym sobie przechodzenia koło czegoś takiego, tak na zasadzie. Jeśli pies bardzo mocno ciągnie w tą stronę i bardzo chce tam iść, no to ja bym stanął i starał się go przeczekać, ale przeczekać nie w takim sensie, jakby początkowo bym sobie ustalił odległość, tak? Czyli nie, że jestem zaraz przy bułce, czy to no, jest, no tak, mówię, oczywiście. Tak? I pies będzie przez 10 minut próbował się do niej dostać, denerwował się, gryz smycz i w ogóle będzie myślał tylko o niej, tylko staję sobie daleko, tak żeby pies ją wyczuł, tak? I tam bym się zatrzymał. Tutaj już bym się odwrócił od tego bodźca, tak bokiem, czy tak zupełnie tyłem, żeby pokazać psu, że no ja tam nie chcę iść. I czekałbym, aż on poszuka jakiejś informacji u mnie, tak? Dlaczego ja nie chcę tam iść, skoro on tam chce iść, tak? Bo to nie jest na zasadzie takiej, że będziemy teraz się też konfrontować, że ja tam nie idę i ty musisz iść za mną. Tylko czekam, aż pies na mnie spojrzy i się mnie zapyta, tak? Ej, no o co chodzi, stary? Czemu tak? nie idziemy? O co się chodzi? Czemu tam nie idziemy? Tam jest przecież jedzenie, tak? Możemy je zjeść, albo no, ja jedzę pierwszy, ale wiadomo, że możemy tam iść. Będziesz mógł patrzeć, jak ja jem. Tak, na przykład. No ale jak będzie dużo, to dla wszystkich wystarczy. Także poczekałbym, aż pies chociaż trochę się, no pochwaliłbym go już za sam kontakt, ale poczekał, aż chociaż trochę się cofnie i wtedy go nagrodził taką bardziej profesjonalną formę rezygnacji, to bym uczył psa z osobą trzecią. Żeby nagrodę, jakbym szedł z kimś na przykład na spacerze albo robił sobie takie ćwiczenia, to poprosiłbym osobę trzecią, żeby to ona nagradzała psa za to, że poszedł w moją stronę, że zrezygnował i podszedł do mnie. No bo w momencie, kiedy ja będę miał jedzenie, no to pies szybko załapie, że ja je mam i szybko będzie rezygnował z tego. Nie? Będzie szybko odchodził, wracał do mnie po to jedzenie. Natomiast jak osoba trzecia będzie gdzieś z boku, no to i pies do mnie wróci i to ona mu przyniesie jedzenie, nagrodzi go za to, że zrezygnował. No to będzie to dużo większe, jakby to jest trudniejsze dla psa, ale o wiele lepiej on to sobie zapamięta i lepiej się nauczy, wiedząc, że ja tego jedzenia nie mam przy sobie, nie? Bo tak to będę musiał zawsze go przekupywać. A potem raz, drugi, trzeci, czwarty, dziesiąty nie dostanie i znowu to się odpowiedzi. To jest taka, to się chyba nazywa ćwiczenie kelner. Tak mi się wydaje, nie? Że jest osoba właśnie, która przynosi i podaje jedzenie. Czy tą rezygnację można ćwiczyć też na innych ludziach, bo psy mogą ciągnąć do ludzi, tak, po kontakt społeczny, tak. Mogą ciągnąć do innego psa, także to można na wielu bodźcach to ćwiczyć, tylko trzeba mieć odpowiednią odległość, no i jakąś tam osobę do ćwiczyć. No można by jakoś tam spróbować jeszcze może też samemu, no raz tylko wtedy psa nagrodzić i odejść, już nie robić tego ćwiczenia częściej, bo jak będziemy robić kolejne powtórzenie, no to pies załapie, że u nas jest jedzenie, a tam to jest niedostępne i warto siedzieć przy nas, więc wtedy psa nie uczymy tego, że on rezygnuje z czegoś i przychodzi do nas, tylko on siedzi u nas, żeby dostać jedzenie, tak? A nie, że nie chce iść tam. Więc to jest jakby ta różnica, nie? Że rezygnacja będzie taka prawdziwa wtedy, kiedy ja tego jedzenia nie będę miał. Nie? Będę go cały czas psu dawał, bo jak zacznę mu dawać, no to on będzie koło mnie siedział i już nie będzie tam chciał iść, no chyba, żebym miał suchar jakiegoś, a tam będzie leżeć kiełbasa, no to wtedy okej, może być inaczej, ale jeśli to będą jakieś tam w miarę równorzędne nagrody, no to tak to będzie wyglądać. Także to ta rezygnacja przy chodzeniu na smyczy od szczeniaka, wydaje mi się, że to bardzo dużo może dać, jeżeli chodzi o chodzenie na smyczy. Okej, a powiedz mi, bo ja tu widzę takie zagrożenie, powiedz mi właśnie, co ten autor jakby tej metody na to mówił, no bo wiesz, na przykład ja sobie już wyobrażam takiego Cliffa, który wiesz, ogląda się na wszystkich ludzi, jak wyczuje jakieś żarcie i patrzy za nimi, nie, który będzie miał nagrodę w tym momencie. No ale tak, pies dostaje nagrodę za to, że przyjdzie do ciebie, tak, ktoś, albo dobra, nie powiedziałem o jednej ważnej rzeczy, ta osoba przynosi jedzenie i ten pies też musi za drugim, trzecim czy czwartym razem już rezygnować też z tej osoby, nie dobierze jedzenie. No właśnie. Ale ten pies musi do ciebie przyjść, tak. Nie? A ta osoba to jedzenie przynosi do ciebie i kładzie je koło ciebie.
I ja daję to Jeżeli jedzenie. ktoś tam. Nie, ta osoba przychodzi i kładzie je koło ciebie, czyli nie daje psu z ręki, nie daje psu, jak będzie chciał do niego podejść, po prostu Aha. daje, jak pies do ciebie przyjdzie, więc raczej, raczej nie martwiłbym się o to, że pies zacznie biegać do ludzi i próbować coś od nich wyegzekwować. Okej, To na pewno czyli działa. Na pewno to dobrze. działa, znaczy no, działa to przynajmniej u mnie na zajęciach, tak? No, 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 no. To nie dosyć często robimy właśnie przy takim rezygnacji, jeżeli mamy psy, które mocno szukają jedzenia. I to No. też ćwiczenie jest dobre na początek, dlatego, bo jak pies już raz, drugi, trzeci coś znajdzie, a wiadomo, że na osiedlach, a większość ludzi mieszka gdzieś na osiedlach, jest dużo tego jedzenia na trawnikach, tak? Ludzie rozrzucają różne śmieci, No tak. koty karmią, tak? Albo czasami nawet chcą nakarmić psy. To już nie chodzi o tą truciznę, która tam może się pojawić, no bo to są jakieś przypadki marginalne, no szanse na to, że nas pies się zatruje, są naprawdę niewielkie. Ale tego jedzenia jest sporo i. No i piesek raz, drugi, trzeci zje, no to później będzie już próbował, tak? Jeszcze 100 razy zanim przez. No, tak, dokładnie. Okej, no właśnie, czyli w zasadzie ta rezygnacja na smyczy jest dosyć istotna. Co tutaj jakby jest najważniejsze, żebyście zapamiętali, no to to, żeby właśnie stopniować sobie jakby siłę tego bodźca, czyli żeby nie oczekiwać od psa, że odejdzie od czegoś, od kogoś od razu, tak? Czy od razu chętnie za wami podąży na tej smyczy, jak tuż koło jego nosa jest jakiś silny bodziec, czy inny pies, czy cokolwiek. No i właśnie kwestia właśnie w szczegółach technicznych, tak? No bo widzisz, Irek, opisałeś mi ćwiczenie i ja go sobie nie wyobraziłam tak, jak to ty miałeś w głowie, więc myślę, że jakby dobrze by było, żebyście takie ćwiczenia w pierwszej kolejności przeprowadzali sobie na przykład pod okiem kogoś, kto tę metodę dobrze zna i potrafi ją wykonać. Oczywiście, no tak jak tu Irek wspomniał, on to robi na swoich zajęciach we Wrocławiu. I ja myślę, że to naprawdę jakby tutaj ma rację bytu, żeby to sobie poćwiczyć od samego początku pod okiem specjalisty. No właśnie, i został nam w zasadzie jeszcze jeden taki temat tutaj ze smyczą związany, ponieważ ja myślę, że częstym takim też błędem, czy może takim, nie wiem, mylnym przekonaniem jest to, że powinniśmy psa socjalizować ze wszystkimi. I tu już też jakby wspomniałeś o tym, że idziemy, no jest dużo bodźców, tak, tu piesek, tu kotek, tu pani z torbą i coś tam. A my jakby w swym takim przekonaniu twierdzimy, że oczywiście artykuł o socjalizacji też Irek wysmażył na naszym Facebooku, co mówi pies, więc też tam gdzieś zachęcam do poszukania, też wstawimy linka. Ale jakby ta socjalizacja w mieście najczęściej niestety odbywa się na smyczy. I już nie dość, że ona jest źle wykonana, bo zalewamy psa bodźcami, takimi, z którymi on sobie nie radzi, to jeszcze w dodatku zmuszamy go de facto do tego, żeby doświadczał tego wszystkiego, będąc z nami na smyczy. I siłą rzeczy tworzymy takie skojarzenie, że my jesteśmy jakby powodem tego, że jego spotykają nieprzyjemne doświadczenia. Więc jak jest na smyczy, to zaczynają się różne problemy, tak? Pies zaczyna nam szczekać na inne psy, na innych ludzi, tworzy się tak zwana agresja smyczowa, co już wiemy, że tak naprawdę no, ten termin został ukuty swego czasu, natomiast no, on ma swoje przyczyny, tak? To nie jest to, że jest jakiś tam rodzaj zachowań agresywnych, które jakby są związane tylko ze smyczą, tylko raczej z tymi skojarzeniami, które miały na to wpływ wcześniej. No właśnie, i chcielibyśmy tu teraz powiedzieć o czymś takim jak bezpieczna strefa smyczowa, bo ja na przykład jak mówię ludziom, żeby nie witać psa na smyczy z innymi psami, żeby nie pozwalać, żeby inni ludzie nie się pochylali nad tym psem, jak on jest na smyczy i generalnie, żeby jak już to aranżować jakieś takie sytuacje, czy z psami, czy z ludźmi, czy gdzieś, kontrolowane i raczej bez smyczy. O prawidłowych kontaktach między psami to jeszcze będziemy mówić w następnym naszym odcinku, o zabawie, że tak powiem, i o tym, czy ta zabawa w ogóle jest, czy nie. Natomiast, no właśnie, ja widzę, że ludzie się dziwią. Dlaczego? Tak? Dlaczego ja nie mogę? Przecież on się chce przywitać, tak? Z każdym psem on ciągnie do ludzi, bo on się chce witać i witać i witać. I jakby, no przecież to nie jest normalne. My, jak idziemy sobie tak ulicą, to nie mamy potrzeby, żeby podawać rękę każdemu napotkanemu człowiekowi i dotykać każdego innego człowieka, czy innego psa, czy nie wiem, inne stworzenia. Więc dlaczego psy chciałyby cały czas to robić, nie? No właśnie, tak. Irek, powiedz mi, jak się twoi klienci spotykają, jakby jak oni reagują na to, kiedy mówisz, że no jednak te kontakty na smyczy powinny być raczej ograniczane niż rozpowszechniane?
No, u mnie to wygląda raczej tak nawet, że to nie kontakty na smyczy nie powinny być ograniczone, tylko tych kontaktów nie ma w ogóle. Czyli jeżeli No są, właśnie, no zasada właśnie. jest taka zasada, jeżeli jest jeden pies na smyczy i drugi pies jest na smyczy, to do siebie nie podchodzimy w ogóle. I tu jest sporo powodów, tak? Bo oczywiście w wielu przypadkach może się nic nie wydarzyć, może się nawet wydarzyć coś przyjaznego dla psa, jeżeli się spotkają dwa psy społecznie dosyć dobrze nastawione, no to pewnie nie wydarzy się nic złego. Natomiast jakże od szczeniaka, może tak, od szczeniaka jak będziemy uczyć psa, że idziemy się przywitać, tak? No bo to jest główny jakby powód, dla którego chcemy podejść, to żeby pies, jeżeli mówiąc już o szczeniaku i o tej socjalizacji, to żeby się socjalizował. Raczej, żeby się przywitał z psem. Więc idziemy do jednego, drugiego, trzeciego, piątego, dziesiątego psa, no i potem zaczynamy uczyć psa pewnego zachowania, tak? Już pomijając to, że mogą z tego wyniknąć jakieś problemy, o czym zaraz. No to też pies się czegoś uczy, także widzę jakiegoś psa na smyczy, no to do niego lecimy, tak? Lecimy się Tak, przywitać, tak, lecimy tak. się przywitać, lecimy się przywitać, co później owocuje takim samym zachowaniem bez smyczy. To też należałoby o tym pamiętać, nie? Że puszczamy psa ze smyczy i się ze wszystkimi wita. No to akurat nie na dziś temat, ale Tak. właśnie tak to wygląda, tak? No ludzie podchodzą, 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 żeby się jeszcze nie socjalizowało. No jest to typowy błąd, jakby wynikający z nieświadomości, że jest nie ma tak dużej aż potrzeby. Tak dużej ilości kontaktów. Natomiast no, te psy nie mogą do siebie podchodzić na smyczy, ponieważ mogą z tego wyniknąć różne problemy. Pierwsze się nie znają ci ludzie, tak? Bo to jeszcze jest jakby takie założenie, że nie podchodzimy do siebie na smyczach, jeśli psy się nie znają. Jeśli się znają, znamy drugą osobę, znamy drugiego psa, wiemy jak się zachować, to już jest inna sytuacja, tak? Jeżeli to jest znajomy pies. A zupełnie inna, kiedy ja nie wiem, kto to jest tak naprawdę. Nie wiem, co to za pies, nie wiem, co on zrobi, nie wiem, jak się zachowa właściciel, czy tak naprawdę on chce, czy nie. A nawet jeżeli chce, to czy wie, co zrobić potem, co zrobi jego pies z moim psem, z moim szczeniakiem, czy na No niego nie właśnie, tu jest też skoczy. taki problem jakby z czynnikiem ludzkim, nie? Że jeśli my podchodzimy na smyczy do drugiego psa, to nigdy nie wiemy, czy ten drugi właściciel napnie smycz, czy szarpnie tego swojego psa, czy nie wiem, za bardzo podejdzie, a może nie wiem, zrobi coś takiego, co na przykład naszego psa może sprowokować, albo tego drugiego do, nie wiem, do ataku załóżmy, albo coś. Natomiast jakby tutaj jeszcze chciałabym tylko napomnieć, zaraz ci jakby dam dokończyć ten wątek, ale jakby, no bo mówimy o szczeniaku, którego chcemy socjalizować, ale ja mam też takie obserwacje, że bardzo często osoby, które na przykład adoptują już dorosłego psa, również popełniają podobny błąd. Na zasadzie, że no jakby jeśli pies od razu nie wykazuje jakichś problemów, na przykład nie rzuca się na psy, na smyczy albo na ludzi i tak dalej, to właśnie pozwalają mu wchodzić w te interakcje smyczowe bardzo często z takim jakby zadowoleniem, że on się resocjalizuje, tak? Że on się jakby, wiesz, jeszcze lepiej zapoznaje ze światem, no i tutaj spełnia te swoje potrzeby, no właśnie, które nie zawsze są prawdziwymi potrzebami i wynikają z różnych motywacji, natomiast o tym też nie na dziś. Ale okej, no właśnie, jakby, czyli tutaj nie tylko szczenięta, ale też dorosłego psa równie dobrze możemy sobie niechcący zepsuć, jeśli będziemy mówili, jakby jeśli będziemy pozwalać na te kontakty na smyczy. Jakby ja tutaj też mówiłam o ograniczeniu, ponieważ no właśnie, czasami jest tak, że no nie na wszystko mamy wpływ, nie? Czy jakby możemy eliminować te świadome przywitania i doprowadzania do kontaktów smyczowych, kiedy już widzimy, że z daleka idzie pies. No natomiast są też sytuacje, jak nie wiem, zza rogu nam wyjdzie ktoś, no i psy się spotykają na smyczy. No to już wtedy okej, luzuję tą smycz i czekam tak naprawdę, co się wydarzy. Więc też, żebyście nie mieli presji, że nie możecie po prostu nigdy, przenigdy w ogóle spotkać psa, no bo to jest wiadomo nierealne, ale jakby dążymy do tego, żeby świadomie tego nie robić, nie? Tak, no i można działać w ten sposób, żeby tego unikać. O tym zaraz. Jeszcze chciałem tutaj nawiązać do tego podchodzenia na smyczy, tej resocjalizacji. To nawet jest gorzej, bo ludzie, którzy mają psy, które wykazują zachowania agresywne lub silne oznaki stresu czy lęku, podchodzą ze swoimi psami, żeby się socjalizowały. Nie tak, jakby to miało coś Tak. pomóc. Nie, bo jeżeli Tak. pies jest, wykazuje jakieś zachowania agresywne, ale jeszcze nie odgryza głowy nikomu, nie wgryza się w No łapę, tak, tak, czy tam to nie, jest krew się nie spoko. leje, No to jeszcze właśnie. podejdę, bo może przecież on się pozna z jeszcze jakimś tam jednym, drugim, trzecim, czwartym pieskiem, to będzie lepiej. Tak, No no tak, bo bo przecież nie zobaczy, zna że tych przecież piesków i on dlatego jest się na nie rzuca. nieprzyjazny, nie? Tak, bo on No dowie to się, jest że jakby ten piesek jest fajny. ta No właśnie. klątwa socjalizacji, nie? Tego Tak. słowa, tego co się z tym wszystkim wiąże, o czym. No nie dziś, ale no tak nie robimy, tak? Tak po prostu nie robimy. Także
Można by było to podchodzić do siebie na smyczach, gdyby ludzie wiedzieli, jak się zachować, tak? Bo też jeden z problemów, jeden z tych powodów, dla których nie powinniśmy tego robić, to jest też ten problem z rytuałem powitania, którego psy nie potrafią dokończyć, nie potrafią go odpowiednio podejść do niego, ponieważ tak, zrealizować, bo ludzie to uniemożliwiają poprzez napinanie smyczy, odciąganie, czy tam stanie, zaplątanie się tych smyczy. Także gdybyśmy wiedzieli, co zrobić, tak, że psy na przykład do siebie podchodzą, obwąchają się, no i mają ochotę na jakąś dalszą, żeby jakby pójść z tym dalej, tak, no bo nie wszystkie mają, niektóre się rozejdą, ale może tak być, żeby odpowiednio się z tymi smyczami przesuwać, tak obserwować swoje psy, co one robią, to dałoby się to zrobić w sposób bezkonfliktowy i po prostu się rozejść. Ale to, że ja to wiem, to, że mój klient to wie, bo ja mu to przekazałem, to tak, zawsze tak. Mówię, że ten ktoś, do kogo podchodzicie, on najprawdopodobniej nie będzie wiedział, jak się zachować, więc to i tak niczego nie zmieni, no może być ciutkę lepiej. Ale tak czy inaczej, no do psa, którego nie znamy, nie podchodzimy, tak? No, musielibyśmy zaobserwować, co ten pies komunikuje, jaki jest nasz pies, jakby ocenić całą sytuację. To strasznie dużo czasu by zajęło, zanim byśmy mogli zdecydować, dobra, do tego psa można podejść. Lepiej no. Jest go ominąć. I tutaj można przejść do tego, jak na tej smyczy chodzić z psem, tak? Bo mogę idąc z psem i widząc kogoś, kto idzie naprzeciwko albo gdzieś tam koło mnie, przejść sobie tak koło psa, żeby znalazł się po jakby mojej wewnętrznej stronie, tak? Nie, zewnętrznej jakby całej interakcji, czyli ja jest mój pies, ja jestem i jest bodziec, czyli inny pies, inny tak, człowiek. Tak. Skrócić sobie tą smycz, przytrzymać go krótko, pokazać mu, że teraz tam nie idziemy, przechodzimy sobie, dać mu takie poczucie bezpieczeństwa tym, że to ja jednak go osłaniam, czyli nie skracamy całego strony bodźca, tylko od tej drugiej strony. I to jest też oprócz tego, że to jest sygnał dla naszego psa, to jest to też sygnał dla tego człowieka, bo on widzi, co my robimy i widzi, że my nie chcemy kontaktu. Więc tego bardziej zniechęca. No ale jest dużo większe prawdopodobieństwo. Nie, że no jak tak, złapiesz tak psa sobie i tak się zachowasz, no to ktoś widzi, że nie masz na to ochoty, a jak sobie tak idziesz swobodnie, piesek sobie lata lewo, prawo, no to wtedy, a to może się przywitają. Nie, nie przywitają się. Ja sobie biorę psa na bok i odchodzę swojemu psu, daję komunikat, że no nie teraz, nie tym razem. Dokładnie. I daję też ten komunikat innemu człowiekowi. Także no to jak będziemy chodzić na smyczy, czyli też na ile to będzie dla naszego psa zrozumiałe, to co my robimy w danej chwili, no to będzie też owocować tym, jak się nasz pies będzie zachowywał, tak? Bo to jest jakby kluczowe, jeżeli chodzi o chodzenie na smyczy, bo przechodzimy już do tego, jak chodzić na smyczy, czy jeszcze... Wiesz co, no ja myślę, że to się wszystko częściowo wiąże, no bo tak, odgradzanie tutaj psa od bodźca to jest na pewno bardzo ważny element właśnie tej bezpiecznej strefy smyczowej, żeby psa nauczyć, że on w zasadzie nie musi przejmować odpowiedzialności za jakieś wydarzenie, za jakieś spotkanie z kimś, tak, że jakby jego nie stawiamy sobie na czele i jakby on nie jest z przodu, czy tam właśnie nie od tej strony, gdzie mija bodziec. I to, że jakby już dużo wcześniej zareagujemy, to jest też ważne, kiedy tego psa wziąć na tą drugą stronę, nie? Bo taki kolejny problem z tym, co ja obserwuję, to jest to, że ludzie na przykład za późno reagują. Oczywiście robią to z nieświadomości gdzieś tam, czy z braku jakiejś tam uważności może na dany moment. Czyli wiesz, już jest od siebie, wiesz, mają 3 metry, ktoś się zbliża szybkim krokiem, no i wtedy, aha, no dobra, to ja tego psa mojego sobie schowam. No, no nie, to już po prostu nie zadziała, bo tak, już jest za późno, nie? Tak, kiedy nawet, tak? Tak. I może być z tego jeszcze większy problem. Tak naprawdę. Dokładnie, więc już jakby oczywiście no warto to i tak zrobić, żeby nie dopuścić do tej takiej konfrontacji, zwłaszcza tego frontalnego nadchodzenia na siebie, ale ta odległość ma znaczenie, czyli im wcześniej zaczniemy jakby osłaniać naszego psa i sobie go zabierzemy na swoją drugą stronę, tym lepiej i łatwiej też i czytelniej myślę dla naszego psa, bo on jakby z większej odległości i w mniejszych emocjach będzie sobie to mógł przetrawić, że za którymś tam razem, kiedy my to robimy, on po prostu załapie, że aha, w ten sposób mijamy inne tam psy i ludzi, no i jakby ty teraz przejmujesz kontrolę, mój człowieku. Natomiast jakby tutaj też ja od razu chciałabym powiedzieć o tym, że można również się w ten sposób osłonić czy zapobiec kontaktom naszego psa z innymi psami, które biegają luzem. Tak? Większość z nas spotyka się nieraz z taką sytuacją, że idzie sobie taka mała kropka na horyzoncie i to jest właściciel psa, który biegnie już tutaj praktycznie do nas w naszą stronę i w zasadzie czujemy, że nieuchronnie zbliża się jakaś dziwna sytuacja. Jeszcze jak nie znamy do końca psiego języka, to nie mamy bladego pojęcia, co ten pies zamierza zrobić. Albo co gorsza, myślimy, że jak on macha ogonkiem, to będzie super. No i niestety może nie być. Więc też jakby stając
przed naszym psem, blokując go sobie za sobą i stając prosto i wpatrując się w nadbiegającego psa, możemy bardzo dużo zdziałać i bardzo dużo pomóc naszemu psu, przekonując go, że to jakby my stanowimy tą barierę i to z nami w pierwszej kolejności jakby kontaktuje się ten pies nadchodzący. I znowu, im wcześniej to zrobimy, z im dalszej odległości, tym większa szansa, że ten nadbiegający pies stwierdzi, że aha, to ty może nie chcesz, żebym ja podchodził. I oczywiście ma rację, tak, my to jakby potwierdzamy i tutaj trzeba mieć też takie wewnętrzne, mocne przekonanie, że ten pies nie podejdzie, bo jeśli my jesteśmy też niepewni, to to wszystko widać po naszej postawie, zapach nasz się zmienia, cała biochemia naszych emocji się zmienia, o czym mówiła Aleksa Kapra na ostatnim seminarium w Warszawie, właśnie o tym, że emocje mają swój zapach, tak, więc jak ty nie czujesz się pewnie i twój pies jakby jest za tobą, ale ty nie masz tego przekonania w sobie, że no zatrzymacie tego psa nadchodzącego, no to to się oczywiście ma małą szansę udać. Więc trzeba też nad sobą gdzieś tam pracować, nie tylko nad naszymi ruchami, tak, czyli tym, w jaki sposób tą smycz skracamy, czy jak nią operujemy, tak jak Irek wspomniał, ale też o tym, co my myślimy o danej sytuacji, czy jak się czujemy w danej sytuacji. Więc tutaj też proponowałabym, ty pewnie także, żeby trenować sobie, zresztą mieliśmy dzisiaj nawet na szkoleniu taką rozmowę z jedną z opiekunek Suczki, która chodzi do nas na szkolenie, żeby sobie testować takie sytuacje w nawet bezpieczniejszych, łatwych warunkach, tak, na, nie wiem, psach za płotem, na psach, nie, no może za płotem to przegięłam, bo takie psy trudniej rezygnują, ale nie wiem, na psach, które sobie gdzieś daleko przechodzą na smyczy. Nawet tak? W ogóle może niczego nie być, nie? Może być drzewo, które chcę ominąć, no sobie właśnie. Na nim poćwiczyć. Dokładnie, dokładnie, żeby zacząć od najprostszych jakby sytuacji, żeby pokazać naszemu psu, że jakby on jest za mną bezpieczny. I to jest jakby kluczowe, żeby tutaj odbudować to zaufanie na smyczy i zbudować bezpieczną strefę smyczową. I tutaj ja bym znowu płynnie przeszła do oczywiście, jeśli chcesz coś tutaj dodać, to też cię zaraz cię poproszę. Natomiast mi się to bardzo, wiesz co, fajnie spina z rodzajem smyczy, jakim je używamy i z jej długością. I tak, tutaj... ja chcę zdecydowanie coś dodać. No to i dawaj, potem możemy no. przechodzić. Tak. Bo teraz jakby skąd się bierze większość, dlaczego tak mocno mówimy o tym, tak, żeby odcinać psa, czyli żeby go przesuwać sobie na drugą stronę, żeby dawać mu jakąś ochronę. I skąd się biorą często problemy z psami, tak, ta agresja, czyli ta nieprawidłowa socjalizacja, czy nadmierne pobudzenie, to wszystko to jest problem tak naprawdę strategii, tak, znaczy może nie tylko, ale w dużej mierze strategii, czyli dostępnych strategii, które ma pies w sytuacji, kiedy jest na smyczy, bo samo zapięcie psa na smycz już znacznie tak. zmniejsza ilość dostępnych strategii, czyli tego, jak czyli można podejść, jak prostu. Odejść, no uciec, właśnie. Tak, czy można uciec, obiec, podejść bokiem. No, dużo rzeczy można zrobić. Tak, i w momencie teraz, kiedy ja skracam tą smycz, no to zabieram też moją strategię, więc muszę mu dać ochronę. Tak? Tak. Bo dlatego też o tym mówiłem, że nie mogę swojego psa skrócić i go trzymać od strony bodźców. Oczywiście no, często może się nic nie zdarzyć, bo pies się na przykład tego nie boi lub się tym nie stresuje, no ale w sytuacji, kiedy mam jakieś problemowe psy, ale jest ich bardzo dużo, no to zabieram już kompletnie wszystkie strategie. Tak naprawdę zostawiam mu tylko zachowanie agresywne, jedyne rozwiązanie. Tak, w momencie, kiedy pies jest tak, skrócony, tak. bardzo mocno go trzymam, krótko na smyczy, on nie może nic zrobić. Nic. Może tylko się zachować agresywnie, tak naprawdę. Także nie ma się co dziwić, że psy się tak zachowują. I dlatego też tak ważne jest to podążanie za psem na spacerze, żeby pies wiedział, że on może podjąć decyzję, że ta smycz nie jest aż tak bardzo ograniczająca, jakby się mogło to wydawać, nie? Że jak tak. będę chciał, to mogę odejść, że mój właściciel na mnie popatrzy i powie, tak, chcesz iść, to chodźmy, odejdźmy stąd, tak, pójdźmy sobie gdzieś indziej, jeżeli ci tutaj się nie podoba, a nie, choć pójdziemy się jednak z pieskiem przywitać, no nie bój się, tak, wejdziemy, no i inny pies podchodzi i nagle zachowanie agresywne, bo to też jest jakby problem, jeżeli chodzi o to zachowanie agresywne na smyczy, tak, zachowanie agresywne w takiej sytuacji natychmiastowo powoduje, że odchodzi osoba, do której podchodziliśmy i my. Tak, więc tak. To jest potężne dokładnie. Wzmocnienie, potężne wzmocnienie dla psa, bo jeżeli ja się czegoś boję i nagle coś zrobiłem i to zadziałało, tak. to następnym razem zrobię, następnym razem nie będę czekał. Dokładnie. Rzucę się wcześniej, szczeknę wcześniej, tak? A potem żeby jeszcze wcześniej, zapobiec. Jeszcze wcześniej. Dokładnie. Tak, a później to już, bo niektóre psy no, dochodzi do tego, że pies już się rzuca z 50 metrów, tak jak ktoś zobaczy. No. Także no, trzeba bardzo mocno, po pierwsze trzeba mieć świadomość tego, że smycz mocno ogranicza strategię, dostępne strategie zachowań różnych działań.
że ona też zmienia trochę postawę też psa, bo to też możemy na to wpływać. Ale no tutaj głównie chciałbym nacisnąć na tę strategię, że jeżeli już zabieram psu tę strategię, to powinienem wiedzieć, co trzeba zrobić, tak? I zabezpieczyć mojego psa, a nie zabrać mu strategię i zostawić tak, i zostawić go z tym samego i no, weź sobie jego się radzić. Tak, oczywiście nieświadomie, no bo zazwyczaj ludzie to robią nieświadomie, nie chcą źle, tak, chcą dobrze, ale jasne, wychodzi często źle i jakby no, dobrze by było mieć świadomość, dlaczego tak się dzieje. Także no, to chyba tyle. Wiesz co, ja bym tu jeszcze właśnie, bo jakby jedną sprawą jest rzeczywiście to, że mamy takie przekonanie często, że powinniśmy podchodzić, żeby właśnie pokazać psu, no nie bój się i jakby dążyć do tych spotkań na smyczy, ale jeszcze jest jakby druga grupa ludzi, którzy wiedzą, że mają problem, wiedzą, że nie powinni w zasadzie podchodzić do tych psów, ale nieświadomie tworzą takie sytuacje, z których jakby potem no, trudno wyjść jakoś tam bezproblemowo. Czyli załóżmy, idą na wprost, tak, mijają się w wąskich przejściach. Właśnie o, nie podążają za psem, który jak na przykład się przyjrzymy, bardzo często już w bardzo dużej odległości próbuje zejść gdzieś na bok. Nie? To już widać. Jak na przykład się skupimy na psie, to można zobaczyć, że kurczę, no rzeczywiście widzi tego psa z 50 metrów i on już idzie w krzaki. Tak, nie, ale tylko, o tym dzisiaj rozmawialiśmy, nie? Że ludzie, dokładnie, którzy mają problemy, patrzą na otoczenie, a nie na swojego psa. No właśnie, no właśnie. No ale nie, no jakby, wiesz, to, żeby sobie zobaczyć, co jest w środowisku takiego, co, na co mógł zareagować mój pies, to w sumie jest dobre, tylko trzeba też jakby to łączyć, tak, z tym, że ja patrzę na mojego psa, aha, on sobie skręca, patrzę, czemu skręca, czy coś to go rzeczywiście, nie wiem, tam fajnie pachnie i sobie wącha, czy akurat jedzie, nie wiem, rowerzysta z naprzeciwka, załóżmy. Więc tutaj ten problem smyczowy, myślę, że wynika właśnie, znaczy, na pewno można go sporo zniwelować w momencie, kiedy zaczniemy obserwować zarówno otoczenie, jak i naszego psa i właśnie zdecydujemy się podążyć za nim. No i tutaj właśnie, odnośnie tej strefy smyczowej, temat samej smyczy, bo jeśli chcemy szybko i sprawnie ochronić naszego psa, zasłonić go ciałem, nie wiem, skrócić sobie tą smycz, albo zmienić stronę, czy kierunek, czy no whatever, tak, jakkolwiek chcemy tutaj zareagować sensownie i świadomie, to smycz tak naprawdę dłuższa niż 2 metry albo wyciągana, tak jakaś automatyczna, która jest tak naprawdę często cienką taśmą albo wręcz jakimś takim sznurkiem, którego w zasadzie nie da się normalnie chwycić, zwłaszcza jeśli pies protestuje i nie ma za bardzo ochoty na to, żeby się jakby skrócić, tak, ten dystans do nas. No stanowi to bardzo duży problem. Tak? Nie jest w zasadzie do ogarnięcia taka smycz, którą źle się chwyta i która jest bardzo długa, nie? Czyli właśnie, dlaczego nie lubimy smyczy wyciąganych, to już pewnie wiecie, ja też pisałam artykuły na mojej stronie i gdzieś tam na Facebooku na Ala od Jazza. Natomiast jakby ja myślę, że tutaj bardzo duże znaczenie ma to dla psa również, bo smycz jest tak naprawdę narzędziem komunikacji, więc jak ona zawsze ma różną długość, albo jest na tyle jakby cienka, że jak pies mocniej pociągnie i ona nam przejedzie po palcach, to my ją automatycznie puszczamy, no to cienka lub ostra, tak? Mogą być nawet zwykłe smycze, nie rozciągane, ale z jakimś takim nieprzyjemnym materiałem, który nam kaleczy ręce, no to nasz pies nie może osiągnąć tego poczucia bezpieczeństwa na smyczy. Nie? I jeszcze tu wracając do tego rytuału powitania, który poruszyłeś, on jest oczywiście bardzo ważny, to ja mam zawsze w głowie takie sceny, zwłaszcza ze smyczą wyciąganą, kiedy te psy zaczynają się plątać, tak? Bo one chcą wykonać ten swój rytuał jakby wąchania, czyli od noska poprzez całe ciało do ogonka i one się tak wtedy fajnie obracają synchronicznie. I wyobraźcie sobie wtedy, co się dzieje ze smyczą, która ma 8 metrów długości, w dodatku jest napięta. I my nie idziemy za tymi psami, tak? Czyli my stoimy w miejscu, a one sobie robią taki po prostu stryczek z tego, z tych smyczy. Tak, nie? Tutaj mówisz o idealnej sytuacji, nie? Kiedy dwa psy chcą się po prostu przywitać ze sobą. A to jeżeli pies dobiega do drugiego psa, tak skacze na niego, ten chce uciec, odskakuje w drugą stronę i to wszystko jest na dużo większej prędkości. Wtedy nie masz tej możliwości przełożenia tej smyczy, czegoś tam zrobienia w miarę szybko. Po prostu one się plączą, ściskają się ze sobą, pies plączą się psom nogi. No to po prostu straszne rzeczy się mogą dziać. No, naprawdę u mnie tak, na zajęciach czasami takie rzeczy się zdarzają, jak ktoś wpadnie ze flexji i zapomni o tym na przykład, że nie powinien jej mieć ze sobą. To nawet no, u mnie to się potrafi zdarzyć.
No właśnie, to jest problem, tak? Dlatego ta smycz, która jakby najlepiej mieć smycz z miękką podszewką, taką, która nam nie pokaleczy rąk. Ostatnio odkryłam takie super smycze i po prostu wszyscy je kochają. Mam nawet takie. Także jakbyście chcieli, to polecam. Ale naprawdę smycz to jest też 90% komfortu naszego prowadzenia psa na tej smyczy. Żebyśmy mogli dobrze, pewnie trzymać smycz, żeby ona nam się nie wyślizgnęła z ręki, żeby nas nie poparzyła, a przy okazji, żeby pies wiedział dokładnie, ile ma tej smyczy. Więc ja tutaj już tak na koniec, że tak powiem, ostatnie rzucę takie argumenty. Że też jakby psu bardzo pomaga i w ciągnięciu, i w nieciągnięciu, i w różnych sytuacjach w ogóle, nie wiem, spotykania różnych bodźców, to, że on wie, ile ta smycz ma dokładnie, nie? Czyli jak prowadzimy tego psa na smyczy, to staramy się też nie wyciągać rąk w każdą stronę, bo dajemy psu dodatkowe 30-40 centymetrów smyczy, tak? Dla niego to jest jakby no, przedłużenie naszej ręki czasami częściowo, więc no raczej bym się umawiała z psem na tą samą długość i no pilnowała tego, nie? Żeby to zawsze miało to samo. Czy ty masz jeszcze coś tutaj do dodania, Irek, w tej kwestii, zanim się tak, pożegnamy? Tak, jeżeli chodzi o to chodzenie na smyczy, to zdecydowanie no, należałoby określić tą długość i mieć ją no, względnie stałą, żeby pies też wiedział, bo to też jest problem smyczy wyciąganych, tak? Że pies nie wie, kiedy ta smycz się zatrzyma, nie wie, ile ona ma, tak? Czy ona ma 2 metry, czy 4 metry, czy 5 metrów. Szarpiemy nią, tak? Zaciskamy sobie ten przycisk, kiedy nam pasuje tak naprawdę, a pies tego nie wie, kiedy to się stanie. No i jeszcze oprócz tego pies uczy się, że ta smycz jest wiecznie napięta, tak? Więc no ciągnięcie właśnie przynosi efekty, tak? Że te 5-6 metrów można sobie ciągnąć, dojść gdzie chce, potem ją skracamy. No a pies po tym, jak już miał 1000 wzmocnień przez ostatnie 100 spacerów, tak, no to tak będzie próbował 1001 raz, tak? I potem jeszcze spróbuje ze 100 czy 200, zanim przestanie. Także to na pewno to, jaką smycz powinna mieć długość, to zdecydowanie, tak? Ale tutaj jeszcze chyba bym chciał powiedzieć o tym szarpaniu, bo często to jest duży problem. Duży problem u psów, które ciągną, tak? Bo jakby podstawowym Aha. narzędziem u człowieka, który takim jakby mającym przeciwdziałać szarpaniu, znów jest konfrontacja. Czyli pies ciągnie, to ja go szarpię, tak? Takimi, tak. To nawet już nie mówię, że o kolczatce, że ktoś tam szarpie mocno psa, sprawia mu ból, no to są jakieś już w tej chwili bardziej ekstremalne przypadki, jest ich na pewno mniej. Natomiast samo to, że pies no ciągnie w jedną stronę, tak, a ja trochę luzuję tą smycz i jest to takie szarpnięcie, tak, żeby on Aha. przestał. Czyli takie typowe wygaszanie, jakby próba zahamowania zachowania, tak, że poprzez użycie siły tak naprawdę, no bo nie oszukujmy się, no to jest używanie siły, tak, no, no nie da się tak, tego inaczej nazwać. Tak, na oczywiście. To też może powodować jeszcze większą frustrację, no pies prawdopodobnie ciągnie dalej, no bo się buntuje jakby temu, tak? Ewentualnie, jeśli mamy psa, który jest słabszy psychicznie, tak? Który sobie nie poradzi z takim nawet lekkim szarpnięciem, no to on może się zatrzyma, może nawet przestanie ciągnąć, tylko pytanie, jakie są tego konsekwencje, tak? Bo jest, zazwyczaj to zrobi dlatego, że albo go boli, albo że się boi tego, tak? I jakby no do nas traci zaufanie. Później znów jest ten problem, potem pies nie chce przysiadać, zapiąć na smycz, albo nie widzi smycz, nie chce wyjść na spacer, no albo jakieś tam nie ma tego zaufania na smyczy, no i to wszystko się oczywiście kumuluje do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, tak? Że no szarpanie psem jest raczej zdecydowanie, no jestem zdecydowanie na nie. No mhm. nie przynosi żadnych efektów i no należało po prostu popracować nad tym, no bo to też nie jest tak, że damy tutaj uniwersalną metodę i wszyscy przestaną ciągnąć. Nie, psy no nie ma czegoś takiego. No, ciągną, bo mają, no. Jak tutaj o tym już mówiliśmy, bardzo dużo powodów do ciągnięcia. Czasem jest tak, często jest tak, że ciągnięcie na smyczy to jest tylko jakby efekt tego, tak? I pobudzenia bardzo często, także trzeba popracować nad tym, żeby pies się wyciszał, żeby był spokojny, czyli to wychodzenie z domu, czy tam chodzenie za psem, to wszystko będzie sprawiać, że ten pies będzie coraz to spokojniejszy na tej smyczy, bardziej zadowolony, tak, bo będzie jakby zaspokojony i wtedy powinien zacząć na tej smyczy chodzić lepiej. Ale należy pamiętać, że pies nie ciągnie na smyczy dlatego, bo chce ciągnąć i chce nas zdominować i chce nam zrobić jakiś problem. Tak, to tak naprawdę my no, jesteśmy dokładnie, tak. Mamy go na smyczy i go więziliśmy i nie wiemy, o co mu chodzi. To tak naprawdę, to taka jest prawda. Tak? My jesteśmy tym problemem i my go tworzymy, a nie pies nasz. Tak.
Tak, dokładnie. Wiesz co, no właśnie, to jakby tutaj chciałabym jeszcze tylko rzucić na koniec, że takimi rozwiązywaniem takich problemów i też jakby znajdowaniem przyczyn i o znajdowaniu przyczyn jakby w kilku miejscach już mówiliśmy albo nawet pracujemy nad tym, między innymi na tych warsztatach Co mówi pies teraz, które będą na drugiej edycji 22 czerwca, będziemy bardzo mocno przykładać wagę do budowania prawidłowej relacji z psem i tam oczywiście znajdą się ćwiczenia smyczowe, również zabawa z psem, o której też będziemy mówić, jakby poświęcimy pełen odcinek na samą zabawę z psem w przyszłości, w kolejnych naszych odcinkach naszej serii Dialogów na cztery nogi. Tak, o tym, w jaki sposób właśnie osłaniać swojego psa, jak go kontaktować z innymi psami, jeśli już się zdarzy spotkanie na smyczy, to właśnie jak się właściwie zachować. Natomiast jeśli chodzi o obniżanie pobudzenia psa na co dzień, jeśli on jest bardzo jakiś tam, że tak powiem kolokwialnie, jest ADHD-owcem, no to ja polecam takie moje nagranie właśnie webinaru Pikuś ma ADHD, czyli jak wyciszyć psa. I tam mówię jakby o tym właśnie, jak się zająć tym psem, który ogólnie ma problem z emocjami, tak? No, tak jak mówisz, ciągnięcie na smyczy to jest jakiś tam objaw. Zresztą na innym webinarze też o tym mówiłam, właśnie pikuś ciągnie na smyczy, więc tak naprawdę powiem szczerze, że niektórzy byli zdziwieni, że ja tam nie mówię o tym, o ćwiczeniach na luźną smycz, tylko właściwie całe nagranie jest głównie poświęcone o tym, jakie mogą być przyczyny, czyli to zaplecze tego ciągnięcia, to dno tej góry lodowej. No dno, góra nie ma dna, dobra, ale te 3/4, które są Podstawa pod jej. powierzchnią wody, dokładnie, ta jej podstawa. Więc jakby tutaj chcielibyśmy jakby tak podsumować, że no, sama smycz i same problemy smyczowe tak naprawdę wiążą się właśnie z bardzo wieloma aspektami, biorą swoje źródło w również innych jakby sytuacjach, które paradoksalnie mogą nie być związane w ogóle z byciem na smyczy i z samą smyczą, ale na pewno samo to, że pies się zapiera, czy ciągnie, czy atakuje, to nie jest problem, nad którym należy pracować, tylko to jest objaw, nie? To jest objaw, który nam świadczy o czymś, o jakichś innych problemach, które powinniśmy rozwiązać w pierwszej kolejności. Czy ty masz coś jeszcze do dodania tutaj, jakby jakąś Nie, myślę, błyskotliwą że myśl temat na koniec? wyczerpaliśmy. Jedyne, co jeszcze chciałbym dodać, to jeżeli macie jakieś przemyślenia albo czegoś nie powiedzieliśmy, o czymś komuś się wydaje, że czegoś nie powiedzieliśmy, no to piszcie o tym w komentarzach. Tak pod filmem będzie można umieszczać komentarz i chętnie poczytamy, tak, co ludzie Dokładnie, mają na ten temat powiedzenia i czy na przykład czegoś nie zabrakło, bo będziemy mogli zawsze do tego wrócić, nawet jeśli to było coś istotnego, abyśmy zapomnieli, co też jest możliwe, no to będziemy mogli do tego wrócić w innym nagraniu, albo może nawet nagrać zupełnie osobny odcinek. Dokładnie, super. No właśnie, więc ja powiem tylko, że, bo tego nie powiedziałam na początku, planujemy serię 6 takich naszych rozmów na początek i w następnym odcinku opowiemy sobie o zabawie między psami, czyli kiedy pieski się bawią, a może się nie bawią, a może co one robią, no i jak to sobie interpretować. Więc z mojej strony i z twojej chyba też to wszystko. Dzięki za uwagę, dzięki za spotkanie i na razie. Pa, pa. Dziękuję również. Do usłyszenia.